Ale byk. Kolejnie do kolekcji. Siemanko, z tej strony Feder Fanatics. Jesteśmy dzisiaj na wędkowaniu wspólnym, takim treningu, jakby spontanicznym spotkaniu, jakkolwiek by to nazwać, nad wrocławską Odrą. Ustawiliśmy się w 13 osób i jest bardzo całkiem fajnie. Są chłopaki spoza Wrocławia, są chłopaki z Giętkę Wędki, jest kolega z Głogowa, jest Wiesiu z Mietkowa, jest wiele innych jeszcze osób, Kuba z Oławy. No tak później przejdę po tych wszystkich stanowiskach, wam pokażę, kto przyjechał. Jeżeli kogoś pominąłem, no to właśnie przez to tylko, że chciałem to powiedzieć bardzo szybko. Fajna pogoda, mróz, woda idzie na 60-70 gram z kolcami. Na razie bez ryb. Na razie tutaj Mirek obok mnie złowił byczka. Ładny, nie? Ale byk. No. Jest. Widzisz go? No. Poza woda. Mogą się wszyscy zwijać. Przestań. Ty, to nie jest chyba lepsze. Jak nie? Pani. Pięknie. Jeszcze. Sieć. Patrzcie. Bez komentarza. Patrzcie. Bez komentarza. Zobaczcie, wędka zamarznięta, nie wiem czy to widać, normalnie jest na niej lód lekki, no i co, miałem dwa brania, dwie ryby wyciągnięte, tak z zaskoczenia jeszcze, powiem wam, było wszystko, bo nawet nie miałem odpalonej kamerki, żeby nagrywał, łamnie. Widzieliście takie właśnie dwa ole, jedną końcówkę, jeden prawie w całości. Na razie nikt nic nie łowi, z tego co widzę. Trzecia rybka, niewielki krąpik. Ale zawsze jakiś punkt. Branie mam. Maciek, czemu nic nie mówisz? Jest rybka, czwarte branie było. Jest rybka. Ale już. Chyba nie jest jakaś taka.
Taki. Z 30 parę. Jaki dziki ty. Hop, jest. Nie opuszczają mnie te właśnie średniaczki ostatnimi czasy. Zobaczcie. Taki. Jest rybka. Jest rybka. Ładny, piękny leszek. Ładny, ładny, ładny. Ale gruby. Odrzańska łopata. Jest. Jest. Mam go w podbieraku. Patrzcie, taki. Taki. Widać? Taki. Są tak dobre brania, że na razie się nie zabijam. Nie robię obchodu tutaj po wszystkich. Póki się nie zrobi dłuższa cisza, to jednak ja jeszcze będę nagrywał. Tutaj siedział, pilnował. I fajnie, tam już Grzesiu się waży podobno. A Grzesiu Bartosiewicz się waży pierwszy raz, bo osiągnął limit 7 sztuk. Zobaczymy, ile gdzieś tam mu wyjdzie. Ja mam 3 leszczyki, jednego krąpika. Limit to jest 7 leszczy, czyli jeszcze 4 leszcze muszę dołowić. Jednego na własne życzenie straciłem. Ale w słusznej wierze chciałem wam pokazać widzom, jaki fajny, tłusty, gruby lasiu. Na 15 stanowisku jesteśmy u Kamila. Przyszedł do niego Michał, chłopaki z Giętkiem Wędki. Siemanko, siema. Żółwiczek, siema. Cześć wam, fajnie. Cześć twoim widzom, pozdrawiamy. Jesteśmy tutaj dopiero teraz, ten obchód robię, jest 11 godzina. Jesteśmy tutaj jakby po większej połowie zawodów. Możesz coś powiedzieć więcej, Kamil? I ogólnie o tym naszym spotkaniu takim spontanicznym? No tak, no pierwsze spotkanie mieliśmy tydzień temu na Odmuchowie. Za wiele ryb nie połapaliśmy, no i trzeba było się odegrać. I tydzień później jesteśmy tutaj u ciebie na Odrze. No. I super, jak się podoba? Jest klimatyczna miejscówka, bardzo fajna. Stanowiska są eleganckie, kurczę. Ryba za bardzo nie chce współpracować, ale jest pusta siatka, nie będzie. Co nie chce? Słyszałem, że coś już nałapałeś. No udało się, ładnego konia 30-35 cm, później będzie go widać. Aha. No i następnie leszczyka takiego ze 40, to wszystko na chwilę obecną. Jakieś tam parę obtarć, no i szukam tej ryby, szukam daleko, blisko. Ja wiem, że ty mówił o szczęście początkującego. Dokładnie. O, jest. Taki z 40. Jest. No ja też tak chciałem dzisiaj pokazać. Proszę bardzo, taki leszczyk. Kolejnie do kolekcji. No i fajnie. Fajnie, pewnie, że tak. Grzesiu, jak tam? Wyniki? No na razie okej, nie jest najgorzej. Opowiadaj. 8 leszczy, 7 zważonych, 4 kilo miały, także na razie nie jest źle. No to super. To już elegancko ci poszło. Pierwsze koty za płot, jeszcze 2 godzinki. Miejmy nadzieję, że coś jeszcze dołowimy wszyscy i będzie fajnie. No niestety brania ucichły. Na razie ucichły. Poczekajmy, dajmy im jeszcze szansę. Podnęciłem, zobaczymy. Okej. Okay. No i fajnie jest z nami Wiesiu, którego pewnie pamiętacie z filmu Namiotkowie, który mnie wyciągnął. Siemano Wiesiu. Jak tam się łowi dzisiaj tutaj z nami wspólne wędkowanie? No słuchaj, no dzisiaj kurde nie za bardzo idzie, same kojoty, wyjadacze, kurde. Co ty gadasz? No nie, no nie gadaj. Rzeźbiarze, to no ja nie mam gadaj. Szans. Ja to zawsze liczę na grubo, nie? Ale aha. Nie idzie dzisiaj, ale spokojnie. Ale na co masz rzucone? Na czerwonego? Na pineczkę głównie, nie? No ale nie pokombinowałem tak jak trzeba. Pilnowałem się bardziej rędzina, ale to nie to samo co tutaj, nie? Aha. Jest dużo spokojniejsza woda, także... Lipa, nie? Aha. No ale spoko, jest to jeszcze czas, nie?
Jesteśmy u Michała z Giętkiej Wędki właśnie na stanowisku. Znaczy obecnie jak na razie u mnie jest cisza, spokój. Przemek wyjął fajnego leszcza, takiego około 60 cm. No ja próbowałem już na trzech odległościach, na początku 45-35, ale posucha, nic się nie działo, przegruntowałem się na 30 metr, jedna wędka, 35 zostawiłem sobie wcześniejszą, ale też żadnych otarć, żadnych ruchów, że tak powiem. No jak na razie u mnie jest cisza. Chłopaki tak troszkę na lewo, na prawo coś tam dłubią. Ja sam na razie, jak widać, czekam. Okej. Także zobaczymy. Jeszcze mamy troszeczkę czasu. Na pewno coś jeszcze powinno wejść. Wszedłem do Mirka. Akurat miał branie właśnie. Nawet się nie zdążyliśmy dobrze ustawić z kamerą. Dlatego teraz to robię. Jak? Coś dużego? Nie, malutki jakiś. Coś niedużego mówi. 30-40 może. 10-40 centymetrów. Zobaczymy zaraz. Ale mi się udaje wam ryby nagrywać. Już Kamilowi nagrałem, teraz tobie. Musisz stać koło mnie. A ja co będę łowił? Pewnie już też miałem jakieś branie, ale materiał musi zostać nagrany. Który to już? Trzeci. Trzeci. Przed chwilą przed tobą zerwałem z przyponem. Dużego? Nie wiem. Przy zacięciu poszło. Okej. Ale przynajmniej coś się dzieje. Dzień zaliczony, zera nie będzie. Jest z nami Marcin. Witam. Siemano. Jak tam? Słabo dzisiaj strasznie. Dlaczego? No bo nic nie bierze. Cienko jest. Ogólnie parę ryb już łapać właśnie na dalszym dystansie, rzucić gdzieś na koło nawet 70 metr. Nie masz potrzeby takiej. Ale próbowałem, tak z ciekawości tylko czysty, żeby zobaczyć co się dzieje. No i właśnie wiążę po raz kolejny zestaw z tych moich prób. Czyli zamarzła ci żyłka, gdzieś się przetarła i strzeliła. Nie, po prostu zamknął mi się koło wrota. Aha, krótka historia. No niestety, czasem tak jest. Zobaczymy, co to będzie. Nie jest to nic miłego. No, ale to ale uczy pokory. Dokładnie, ze względu na jedziemy dalej z kosem, nie? Dokładnie. Nie poddajemy się. Jesteśmy u Kuby. Siema Kuba. Cześć. Jak tam, powiedz? Bez kontaktu od rana. No weź nie gadaj. No tak, tu jak koledzy obok też. Tutaj kolega dopiero pierwszą rybę chyba wyciągnął. A na co łowisz? Na wszystko. Nie no, zacząłem od gliny, później zanęty, teraz glina zanęto, mam jeszcze i samą ziemię z jokersem, wszystkiego próbuję. Aha. Gnojaki, pinki, białe, ochotka, cięte. Wow, i nic? Nic. Kurde, no widzisz? Ale tu tak stanowiskowo jakby ryba była. Tak to wygląda, tak to wygląda. No na początku. Tak jakby ktoś miał lepszy dół, a ktoś gorszy. Ile ci spada, jak ja gram maturę? Wiesz co? 40 spada z 5 sekund. Aha. No to masz jakby płycę niż ja, bo 70 z 5 sekund mi spada. Znaczy 70. Na drugim kiju mam 70, ale trochę dalej łowię, to no nie wiem, tak może porównywalnie też. Aha. No też nie wiem, jakie to jest dno, co nie? Bo no. Ale zaczepów nie ma. Ja przynajmniej nie zerwałem ich jeszcze. No ja miałem jeden zaczep dzisiaj. Jeden? Tak, ale to koszyk gdzieś, nie. Koszyk gdzieś się zahaczył. Aha. Jakiś kamień czy coś. No dobra, walczymy, jeszcze jest trochę czasu. No jeszcze półtorej godziny, no chociaż żeby jedną rybę wyciągnąć, nie? No. Jest z nami również Wojtas. Siema, Wojtas. Witam. I jak tam? No na razie dwie takie 40 weszły. Są, tak? Są, także na pusto nie siedzę. No to super. A jaka przynęta była? Jaka przynęta? Pół czerwonego robaka. Pół czerwonego robaka. Założony jak twister. Niestety hakowa zamarzła. No, mi też zamarzła. No strasznie chemaryczna też jest ta rybka dzisiaj, nie? Dokładnie. Parę brań dosłownie, ja miałem chyba z 5 i już. Fajna pogoda przynajmniej. Pogoda dzisiaj siedzi. Dopisała, tak. Trochę cieplej. Łowisz na glinę czy na zanętę? Więcej gliny niż zanęty. Czyli też na miksa. Tak. Większość osób właśnie dzisiaj łowi na miksa, zauważyłem? Tak. No tak 4 do 1 mniej więcej mieszanka. Okej.
Ty, nie ściemniaj, kolego, nie ściemniaj. Widzę, że tu masz ładną rybkę. Postałem tutaj z Tomkiem przed chwilką, z, nie wiem, z 30 sekund, a on nagle branie, nawet nie zdążył mikrofonu sobie założyć. I zobaczcie. Coś dużego? O, ładny, ładny. Ładny, Tomek. Silne są, nie? Tak zauważyłem, że ty i Wojtek tutaj obok łowicie na jednego kija. Czemu łowisz w ogóle na jednego kija? Wiesz co, jakoś... Raz z przyzwyczajenia już, a dwa z wygody. No jest, fajnie. I bum. Ile już masz rybek? Opowiadaj. To będzie w tej chwili czwarty leszczyk. I jeszcze jeden byczek na samym początku się trafił. No to tam też Mirek złowił byczka właśnie. Zrób se na spokojnie wszystko. O, niestety, hakówka zamarzła. Wszystkim zamarzła dzisiaj hakówka właśnie. Ty zobacz, jaka ona jest sztywna aż. No. Ale ty, nawet w sumie chyba lepiej się zakłada, co? Troszkę lepiej się zakłada, bo jest trochę twardsza. Jak zacznie rozmiękać, to się niestety zrobi też... Paćka. Paćka z niej. O, właśnie. Wymiana przyponów. Zobaczcie, jaki fajny, duży piórnik. Metrówka to jest, tak? 90. Okej. Okay. Powiedz coś niecoś o dzisiejszej strategii, jak dzisiaj łowisz, Tomku. I wszystko, wszystko. Asekuracyjnie. Czyli glina. Czyli glina. Na początek kilkanaście wałeczków, ale w sumie z niewielką ilością robaka. Tak tylko, żeby zaznaczyć obecność. Natomiast później do koszyka, no to już trochę więcej robaka, ale to, co ewidentnie przyniosło jakąś różnicę, to zmiana przyponów na cieńszy. Aha. Miałeś na początku jaki? Na początku tak jechałem jak w ostatnim tygodniu na rędzinie, czyli 16 na 12, ale tutaj były tylko te dwie rybki i w zasadzie później była cisza, więc postanowiłem przejść na 18 na 10 i praktycznie w pierwszym rzucie od razu była kolejna rybka i w następnym rzucie kolejna ryba, ale niestety była duża i poszła. No ja asekuracyjnie łowiłem na 12, potem pogrubiłem na 14, to nie miałem brań i wróciłem na 12 i coś tam jeszcze dołapałem. Jakieś plany na ten rok ogólnie, jeżeli chodzi o zawodnicze wędkarstwo, już czysto tak zapytam? Ten nie, nowy oczywiście. Ten nowy, no już są jakieś tam terminarze, ale zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Zobaczymy, czy ta pandemia odpuści. Współpraca dalej z MS Ranch będzie przedłużana? Tak, no myślę, że tak. Zobaczymy. Na razie okay. Jeszcze nie było rozmów, ale myślę, że tutaj się nie zmieni. Będziemy sobie działać. Zobaczymy. Jesteśmy u Kuby i mówi, właśnie przed chwilką powiedział do mnie, że mu się by przydało mydło i ręcznik. Na dzień dzisiejszy. Okej, czyli? No na razie nic. Nostalgia. Nostalgia, tak. Kurde, no widzisz, to co jakieś stanowisko tak właśnie jest. Nie wiadomo czemu, jakby ryby były stanowiskowe dzisiaj. No to już zmieniałem dalej odległości. Bezpiecznie po 2 metry, nic nie daje. Nawet podbiłem trochę zanętę atraktorem. Jakim? Karmelowym. Też na podleszcza typowo. Pojechałeś. Proszę? Podleszcza typowo, tak. Ale wydaje mi się, że rozpocząłem zbyt odważnie.
i zbyt dużo dałem spożywki do reszty gliny i ziemi. Właśnie bo zacząłem od 3 do 1. Aha. Kilogram zanęty i 3 kilo gliny razem z ziemią. Duża ilość mięsa i jokersa. Mi się wydaje, że może i przedobrzyłem. No ale też mam bardzo dobrego zawodnika obok siebie. Tego się obawiałem, że może... Tomek mógł cię zablokować. No właśnie, że... Te wszystkie niedobitki, co tu się kręcą, no. Tomek przechwycił i... No. Nawet i byczka. Myślałem, że może i się zabłąka i może do mnie zajrzy, ale... No cóż. Fajnie jest. Przynajmniej jest czyste wędkarstwo, ten luz, fajna pewnie, pogoda tak. I nie ma co się przejmować. Ważne, że jest klimat, nie? Tak, i wspólne wędkarstwo. Pewnie, że tak. I super. Czołku, że... O, branie. Widzisz? O wilku mowa. Jest coś. No patrz, rzucasz blisko mnie, znaczy blisko w tamtą stronę, gdzie ja rzucam, nie? Jest rybka. Niedaleko. No. No jest taki, no. Nie najmniejszy. Przypony jakie masz? Dwunastki. Czternastki miałem, to nie chciało nic brać. No, powiem ci. Cały ścig pękła? Dwa razy. No ładno. No te rzeczy jednak są mocniejsze. A ty kurde. Ale ham. No nie, no są silne, no. Jest. Następny, po takiej przerwie. Co ty będziesz miał? Nie, tam Grzesiu będzie miał chyba więcej. O, taki leszczyk, zobaczcie. Cyk. Już teraz nad siatką. Już teraz nad siatką? No. Ale się zapiął. Taki. Jest rybka. Jest następna rybka. Okej. Okay. I branie na tamtym kiju jeszcze. Następne. Ale branie. Nie no, masakra. Okej, taki. Jest ryba. Jest. Nie ma rybki.
Okej, Marcin, musi niestety się już zawijać. No, dokładnie. Podsumowując dzisiejszy dzień. No, co, bez rybki dzisiaj. No, ale miejmy nadzieję, że następnym razem to nadrobimy. No co, aura była nie taka, jak potrzeba chyba dzisiaj. Albo po prostu za dużo zanęty dodałem do gliny. Być może to właśnie był efekt tego, że ryby nie brały. Ale już na przyszłość weźmiemy to pod uwagę, że chyba zaczniemy łowić o tej porze na samą glinę. Bez dodatku, zanęty, bo to nie daje po prostu żadnego efektu. Oczywiście robactwa jak najwięcej do gliny. Jak to Bartek może powiedzieć, udało mu się. Ale bardzo dobrze, ładne leszcze powchodziły. Może dołek po prostu. Albo jakiś delikatny dołek, ale widocznie to robiło lepszą robotę, bo koledzy dalej, czy w drugą stronę też połapali na samą glinę praktycznie. Także trzymajcie się, pamiętajcie, czyste wędkarstwo i do następnego razu. Fajnie. Trzymaj się. Na raziółku. Nasze, że tak powiem, takie spontaniczne spotkanie, które ustaliliśmy dosłownie dwa dni temu. Zebraliśmy się tutaj, żeby troszkę sobie porelaksować się, więc powiem tak. Nasze spotkanie wygrał Bartek z wagą 5745. Drugi jest redaktor podejdź Tomasz... Podejdź tu do kadru, bo cię redaktor, nie widać. Redaktor Tomasz Kanclerz. Musimy kurwa mieć zdjęcie wspólne, jak zawsze. Trzeci jest Grzesiu Bartosiewicz z wagą 4600. No dalej, różnice są dosyć spore, bo następna waga jest dopiero 2500. 2580 Przemek. Później jest 1870 Wojtek, później jest 1820 Kamil. Ale jeden nie wpadł. Później jest 740 Michał. Ja chciałem pogadać. Także. Chciałem pogadać do kamery, bo miałem wypadł do wody. Myślę, że fajne spotkanie. Myślę, chłopaki,
Giętka, Wędka, myślę, że nas jeszcze odwiedzicie tutaj. Tak, chętnie, na pewno. Super, fajnie, Wrocławiu. Że przyjechaliście, my też na pewno, tylko nie tam, gdzie byliśmy ostatnio. Nie. Z drugiej strony tam mogę jechać, tam są jedne schody tylko, a tutaj trzy schody to dla mnie już jest za ciężko, niestety. Przede wszystkim brawa tutaj dla wszystkich, którzy dzisiaj przyjechali, elegancko, fajnie, super trening.